LL320, ja jestem Trisus, inaczej zwany Yeti Kotleti. Tak, dzisiaj mam dla was coś kozackiego. Dzisiaj wiecie co zrobimy? Naprawimy ludziska domek Enziego. Jako że chcę być bardzo dobrym i miłym graczem teraz na Ferajnie, to naprawimy domek Enziemu, który jest od bardzo, bardzo dawna ruiną. Nie wiadomo do końca kto go zniszczył po prostu. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli się domyślacie. Słuchajcie, jeżeli myślicie, że to dobry pomysł, tak pomagać innym graczom na Ferajnie i w ogóle, to zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał i przede wszystkim kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o moich filmach. Okej, tutaj jest dosyć dużo z tego, co widzę, do roboty tutaj, żeby naprawić Enziemu ten domek, bo jest naprawdę rozwalony, kurczę. Tutaj wszystko jest skopane, tutaj są dziury w dachu, jakieś takie rzeczy i w ogóle jeszcze chciałem wam przypomnieć, że są koszulki Yeti Kotleti z tym oto tutaj panem, którego tak kochacie, kotletożercą. Okej, w ogóle kotlety się kończą, mam nadzieję, że Yeti nie oszaleje. Ale okej, przygotowałem sobie trochę rzeczy, nie chciało mi się aż tak dużo zbierać, więc zebrałem sobie tylko po 2 staki. Mam nadzieję, że tyle mi tak naprawdę wystarczy do naprawienia szkód, które tutaj ktoś wyrządził. Zapomniałem zrobić w ogóle schodków, też tych zwykłych, które na przykład tutaj się przydadzą i w ogóle, ale za chwilkę ludziska to naprawimy wszystko i będzie naprawdę gites majones. Okej, to tutaj postawmy schodek, pyk. O, widzicie, już jedna rzecz naprawiona. Czy ja zrobiłem z szyby? Tak, cały stack zrobiłem. Nie wiem do końca, jak ten domek wyglądał, szczerze mówiąc. Szyby chyba nie są powybijane w ogóle, on się spalił. To jest moja teoria mojego śledztwa. Ten domek musiał być spalony, ludzie. On musiał się spalić. Dobra, tutaj mamy zwykłe deski, pyk. Okej, tutaj jest tak. Nad tym też są zwykłe deski. Dobra, więc trzeba je tutaj położyć. Tutaj też je trzeba położyć. Okej. Tutaj chyba on nie miał w ogóle okien, tylko samą ścianę taką z desek. Całkiem ładna. W ogóle ten domek jest całkiem ładny i trzeba go naprawić, aby na całej Ferajnie było ładniej. Bo ja to nie robię tylko dla Enziego, albo nie wiem, tylko dlatego, że chcę pomagać. Ale też dla innych ludzi z Ferajny, nie no, czyli dlatego, że chcę pomagać. Okej, tutaj podłoga jest bardzo rozwalona. Tutaj jest jakiś, kurczę, skobla, coś dziwnego. Ja serio mam teorię, że to mógł zniszczyć piorun, wiecie? Dobra, czyli tak, teraz potrzebne nam są te planki. Tutaj trzeba to oczywiście usunąć. Co to jest? W ogóle to jest część tej krowy, czy nie? Chwila, to jest część... O nie, rozwaliłem część krowy, jestem, kurczę, hamem. Okej, już to odbuduję w takim razie. Bo ja tu chcę naprawiać, a nie niszczyć ludziska, lol. Okej, no dobra, jest krowa. Nie wiem, czemu Enzi tak lubi krowy, ale nie mam nic do tego, oczywiście. Nie mam nic do tego, jak dla mnie Enzi może sobie nawet lubić hamburgery. W sensie, hamburgery są ogółem spoko, no ale wiecie. Dobra, tutaj... Nie wiem, jak tutaj było. Obstawiam, że tutaj mogły być schodki zrobione przez Enziego. O... Tak? Chwila, to jest... Nie, w tą stronę. O tak, mogły być zrobione schodki. Obstawiam, że on to tak zrobił, bo tak by mi się wydawało, że jest naprawdę ładnie. Dobra, to pyk. I przygotujmy sobie więcej schodków, bo jednak jest więcej potrzeba niż myślałem ich. Ale to nie problem, bo mam jeszcze stack takiego drewienka. Więc możemy sobie spokojnie przerabiać. Z 6 się robi schodki? Tak, chyba z 6. I tyle schodków nam już wystarczy do naprawienia tego jego domku. Piszcie Enziemu, że Trisus naprawił twój domek! Możesz się wprowadzić z powrotem na Ferajnę. Znaczy, piszcie mu tak, jak już serio naprawię ten jego domek. Dobra. Jest całkiem spoko według mnie. Możemy się zacząć odbudowywać dach, ale możemy też zobaczyć, jak on to rozwiązał z tej strony. Tutaj nic nie było jednak. No to dobra, trochę tutaj źle zrobiłem, ale w sumie w ostatecznym rozrachunku chyba nawet jest ładniej. Chociaż nie wiem, potem to poprawimy. Na razie bym się zajął dachem i odbudowaniem przede wszystkim tej przestrzeni mieszkalnej. No bo wiadomo, jak Enzi ma się tutaj z powrotem wprowadzić, to on by chciał po prostu widzieć, że tutaj da się mieszkać, prawda? Że ma dach nad głową, to jest najważniejsze, prawda? A nie to, żeby ten dom był na razie piękny, chociaż będzie bardzo ładny po odbudowie. Nie mam pojęcia w ogóle, czy mi tych deseczek starczy, aczkolwiek powinno mi ich starczyć, bo chyba miałem 2 staki też tych deseczek, a ja
fajnie, a jak nie, to zamienimy nasze te wooden logi i po prostu zrobimy sobie więcej deseczek. Pyk, pyk, pyk. Piszcie, co sądzicie o takim i piszcie, komu jeszcze mam w czymś pomóc, komu mam coś odbudować, dlatego że mogę być mechanikiem takim ferajny, coś się psuje, Tritsus to naprawia. Oh yeah, tak, nowa renoma Tritsusa, ja nie zamierzam trollować, nie zamierzam być niedobry dla innych graczy, zamierzam tylko być super kolegą. No i widzę już, że niestety nie starczyło nam tych bloczków, więc sobie zrobimy ich trochę więcej, pyk. Zróbmy sobie tyle ich na przykład. Dobra, zbierzmy to teraz. Co jest? Dobra, wyrzućmy tą trawę, bo ona nam nie jest do niczego potrzebna. Pyk, dobra. W sumie za dużo ich zrobiłem, ale przydadzą się jeszcze kiedyś może. Albo dam Enziemu na wypadek, gdyby znowu mu się coś spaliło w domu albo coś takiego. Dobra, i teraz jak był ten dach? Ten dach widzę, że tutaj był kontur tego dachu, więc tutaj możemy sobie bezpiecznie go budować. Pyk, on chyba... Tak, dobra, dobrze budujemy, bardzo, bardzo dobrze. Ustawmy sobie timeset 3000 w każdym razie. Pyk, okej, okay, kozacko. I weźmy sobie teraz... Oj, ojejej, co to ma być? Co to ma być? Przepraszam państwa bardzo, bravissimo. Tutaj, kurczę, przecież to nie powinno tak być... Co się dzieje, dobra, chwila. Tutaj, budowanie dachu to nie jest moja najmocniejsza strona, ja przyznaję. No nie, czemu to się tak buduje? Przecież to jest jakieś denerwujące, ludzie, chwila. Jak tak kliknę, dobra, jak tak kliknę, to jest dobrze. Okej, okay. Wszystko dobrze, wszystko bardzo wszystko w najlepszym porządku, tak? Spokojnie, spokojnie, wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku. Dobra, kurczę, w ogóle chciałem mieć już bardzo moją koszulkę Yeti Kotleti. Wiecie, ludzie, denerwuje mnie to, że jej nadal nie mam, bo nie no, szczerze mówiąc, to nie wiem, dlaczego jej nie mam. W sensie, no bo jestem w Niemczech, a ona mi przyjdzie do Polski, prawda? Więc dopiero jak wrócę do Polski, to wtedy dopiero dostanę moją sztukę. A kurczę, no nie wiem, kiedy będę w Polsce, niestety, więc... Chyba rozumiecie mój ból i cierpienie, prawda? Nie mieć koszulki Yeti Kotleti to jest najgorsze po prostu, co może być. Okej. Tak? Tutaj będą potrzebne takie, kurczę, pieczone. Tego nie przewidziałem zbytnio, ale przewidziałem za to. I to już nawet mi nieźle idzie odbudowa tego. W ogóle tamten dach też jest rozwalony. Nie pamiętałem o tych uszkodzeniach tutaj. Przydałaby mi się siekiera. Nawet, kurczę, koblowa siekiera, bo naprawdę za wolno jest. A Enzi nie ma jakiejś siekiery, bo by mi pożyczył na przykład albo coś. Nie, no dobra. Nie ma siekiery, to nie ma. Ja zrobię sobie osobnie nową siekierkę zupełnie. Nowa siekiera jest jak nowe życie, ludzie. No, nie no, głupotę straszną powiedziałem, ale chyba się nie obrazicie. Dobra, to weźmy tu. Serio, żadne nie spaliły się. Żadne. Kurczę, więcej tego drewna mi będzie potrzeba, a ja tylko schodki zrobiłem sobie, no, a nie zostawiłem żadnego zwykłego. Nie pamiętam, o czym mówiłem, szczerze mówiąc, bo się rozproszyłem strasznie, ale wracamy już do pracy. O, dobrze, że zrobiłem tą siekierkę, bo kurczę, pieczone, cały czas coś źle stawiam i mi się bardzo przydaje. W ogóle znowu będzie ładnie na ferajnie, to mi się podoba bardzo, że będzie ładnie na ferajnie, bo no póki co jest naprawdę bardzo brzydko. W sensie bardzo brzydko jest, no ten domek jest bardzo brzydki, o to mi chodzi, a nie ferajna. Ferajna jest dosyć ładna i nie wiem, czy jeszcze coś nie wymaga naprawienia, bo naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo się zajarałem moją nową misją niesienia pomocy tutaj, bycia wolontariuszem takim na ferajnie, trochę można powiedzieć. Okej, okay, tutaj tak, tutaj... ty gałganie mały, kurczę, jak ja chimozą mówię, gałgan. Dobra, nieważne, okej. Tutaj były takie uszkodzenia. Super! Ale po co ta krowa tutaj jest? No, ja nie wiem, czemu on to zbudował. Weather clear. Weathero clear. Weatherios clearios do stopatosto. Okej, okay, tak jest chyba najszybciej, ale trzeba... Oooo, zabolało.
Zabolało kakao. Dobra, to... Hop. Budowanie dachu naprawdę jest bardzo, bardzo niefajną czynnością. Ale ktoś tu musi... Spokojnie. Yeah. Yeah. Dobra, ktoś to musi zrobić. Ktoś to musi zrobić. Okej. Okay. Dawaj. Trzeba tutaj klikać. Trzeba być spokojnym i opanowanym i klikać w dobrym miejscu, bo wtedy będzie git. W ogóle dzisiaj są urodziny Doknesa. Na filmie Dealerka dałem mu prezent. Wszystkiego najlepszego życzę ci, Doknes, także na moim odcinku. Jakby ktoś ci coś popsuł, to spokojnie, ja ci mogę to od razu naprawić. Więc no, nie musisz się bać. Skończyło mi się drewno. O nie, u mnie chyba rosną te drzewa. Dobra. Na szczęście odsadziłem je. Tylko kurczę, nie pamiętam, czy zrobiłem to drewno z tych drzew, czy z tych. Z tych, czy z tych, w sensie drzew. Chyba z tych. Chyba z... Dobra. Weźmy sobie w takim razie to drewienko. Zobaczmy, czy to jest właśnie to. Sperus. Nie, to jest Dark Oak. Dark Oak. Kurczę. Kurczę. A może to jest to? Chwila. Zmieńmy sobie to w planki i w deski, bo już naprawdę nie pamiętam. All right. Let's go, bro. Dobra. Nie, no, chwila. Nie, to nie są te. To nie są zdecydowanie te schodki. Tamte są dużo ciemniejsze, widzicie? Są z Dark Oak. Czyli to musimy zostawić. Co to za śnieżki? Czemu ktoś mi dał śnieżki? Niech mi ktoś wytłumaczy, skąd tutaj się wzięły śnieżki. Dobra, Dark Oak Wood nam się przyda zdecydowanie. Musimy pójść sobie w takim razie tutaj. Tutaj było... O kurcze, pamiętacie? Kto jeszcze pamięta ten odcinek? Co tutaj było? Kto to pamięta? Niech pisze w komentarzu. Naprawdę 5 osób, które zgadnie, nagrodzę serduszkiem. Które zgadnie, co to jest, bo wtedy znaczy, że są naprawdę prawdziwymi fanami i znają moje odcinki bardzo dobrze. Ale nie będę podpowiadał. Trzeba to zgadnąć samemu. Zastanawiam się w ogóle, ile potrzebuję tego drewna. Myślę, że w sumie niezbyt dużo, że takie jedno niecałe drzewko to starczy i to aż nadto i będzie git, ale lepiej sobie zbierzmy więcej trochę. O, 16 sobie zbierzmy. Dobra, 16 to jest cały stack. Cały stack, nawet ponad cały stack. A dobra, zbierzmy sobie jeszcze ze 4 może? Nie wiem. Dobra, zetnijmy sobie jeszcze chwilkę. I możemy już wracać oczywiście do naszego domku. Pyk. Oh yeah, dobra. I bierzemy to. Ciekawy, czy Enzy się ucieszy. Mam nadzieję, że się ucieszy. Chciałbym zobaczyć jego reakcję, jak zobaczy ten domek. Bo on mi obstawił cały domek w TNT w ogóle. Ja nie wiem za co. Nie wiem za co, Enzy, ty to zrobiłeś. Ja jestem dobrym sąsiadem. Jestem dobrym sąsiadem, dobrym ziomkiem. A ty mi obstawiłeś domek w TNT. Bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro z tego powodu. Dobra. To weźmy sobie tutaj. Okej. Okay. Dark Oak Wood. Dark Oak Wood Stairs. Alright. Dark Oak Wood Stairs. Oh yeah, bro. They're amazing. Dobra. Zobaczmy, czy tyle nam starczy już. Bo trzeba będzie. Tutaj jest Dark Oak Wood, ale to dopiero później możemy zrobić. Time set 3000. Oczywiście. Musi być pięknie i w ogóle jasno i w ogóle musimy nauczyć się stawiać schody w końcu, grając w Minecrafta przez 6 lat, ale dawniej było tylko jedno ustawienie schodków, wiecie? Tylko w jeden sposób można było stawiać schodki. Dla was to może być niewyobrażalne, ale ja gram w Minecrafta od 2011 roku i naprawdę wtedy nie można było stawiać schodków inaczej niż o właśnie tak. Teraz trzeba uważać, kurczę, na te bloki, żeby czegoś źle nie zrobić i w ogóle. Tylko trzeba patrzeć, kurczę, pieczone, cały czas patrzeć. No ale dobra, już, koniec, ochłoń Tricus, ochłoń, ziomek, nic się złego nie dzieje, dobra, yeah. Link do koszulek jest w opisie, jakby co? Okej. Dobra, to jest...
To jest chyba to, co czego chcieliśmy. Tyle, że trzeba jeszcze zbudować jedną rzecz tutaj. Tu tak. I teraz, patrzcie. Tutaj będą musiały się wspinać schodki jakby. Więc musimy zrobić tak, tak. Teraz tutaj, tak. Teraz tutaj, tak. Okej, okay, idealnie. Jeszcze tylko na górze trzeba zrobić to coś. Nie mam crafting table'u przy sobie, a potrzebne mi są... dobra, jakoś tutaj przejdziemy, mam nadzieję. Okej, okay, to potrzebne mi są te tutaj takie bloczki. 12 mi ich starczy, dobra, zróbmy na wszelki więcej. Okej, okay, 18 zrobiliśmy sobie. Oh yeah, pięknie, dobra. Jak tutaj przejdziemy teraz? Okej, okay, tak się przesadźmy po prostu. Przesadźmy się. Śmiesznie zabrzmiało po prostu, dobra. Okej. Okay. Jeszcze widzę schodków, nie dokończyłem jednak, tutaj paru. Okej, okay, pięknie, schodki są dokończone. I lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy. I... o, dobra, kozacko. Kozak bit, naprawdę. Dobra, to tutaj nie ma, widzę tego czegoś. Jak tutaj teraz... okej, okay, przejdźmy sobie dołem. Patrzcie, nie ma dziur. Jest, kurczę, normalnie. Piękny domek Enziego. Tutaj... brakuje jednego klocka po prostu, dobra. O, okej, okay. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Oh yeah, dobra, naprawiony. To jest chyba już naprawione, serio. Już nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest potrzebne tak naprawdę. Tutaj jest szkło czarne. Tutaj nie ma, nie jest nic popsute. O, tutaj jeszcze. Okej, okay. Tutaj jeszcze. Możemy zobaczyć tylko z tyłu jeszcze, jak to było zrobione. Okej, okay. Tutaj było tak po prostu. O nie, ja nie mam jedzonka zupełnie, mam tylko jednego kotleti. Okej, okay, yeti kotleti, dawaj, jedz tego kotleti. Okej, okay, pyk. Jeszcze jeden, ale nie będzie nam się odnawiało żyćko niestety, bo nie przekroczyliśmy 9 serduszek. Dobra, to jest mniej więcej naprawione. A nie, nie jest mniej więcej naprawione, bo jeszcze tutaj było takie coś. O, pyk, pyk, pyk. Tutaj. Ej. Pyk. Dobra. I tutaj były takie. Okej. Okay. Bardzo ładnie, żeśmy to Enziemu naprawili. Nie powiem, nie powiem. Tutaj zrobiłem własną wizję twórczą wprawdzie, ale mam nadzieję, że mu się spodoba mimo wszystko. Z tyłu to chyba nie było rozwalone, ten jego domek. Z tyłu jest coś... krowa, jakaś chyba ulubiona krowa Enziego to jest jakaś, która nie spłonęła. Okej, okay. Czy my mamy coś jeszcze do zrobienia? Czy on ma jakieś żarcie, jakiekolwiek, żebyśmy się najedli do odnawiania życia? Enzi, czy ty nie masz nic do jedzenia? Czy ty na ferajnie coś, cokolwiek masz w ogóle, ziomuś? Czy ty nic nie masz na ferajnie, ziomuś? Bo ja to nie wiem normalnie, ja to nie wiem, chwila. Dobra, to już będziemy kończyć ogółem ten odcinek, ludziska. Pamiętajcie o tym, żeby mnie zasubować, jeszcze tylko sobie coś zjem, żeby dać łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, takie różne rzeczy, żeby, wiecie, żeby mi było miło, itp., bo miło jest dostawać komentarze od widzów. Czy ja nie mam nic do żarcia, serio? Chciałem jeszcze się najeść na odcinku. Ja wiem, że to jest głupie, ale czasem mam taki kaprys, żeby po prostu się najeść i wtedy zakończyć odcinek, wiecie, to jest tak jak z, nie wiem, z pieczeniem chleba. Albo możecie upiec chleb, albo możecie nie upiec chleba. Dobra, tutaj nie, tym się nie najedliśmy. Uwaga, burak, tym się nie najedliśmy. Jedzenie na... najedz się na odcinku challenge, najtrudniejszy challenge w Minecrafcie, który do tej pory znalazłem. Dobra. W ogóle nie mam żarcia, nigdzie nie mam żarcia, tutaj nie mam wieśniaków, dawniej to było żarcie, bo były wieśniaki.
No teraz już jak nie ma Minecraft wieśniaki, to nie ma żarcia. Ja wiem, gdzie mogę mieć żarcie. Mogę mieć w magazynie żarcie z zakładką jedzenia. Ale w każdym razie bardzo fajnie mi się naprawiło odcinek na odcinku do McKenzie'ego. Kto wytrwał do końca, niech też może pisze. Wytrwałem do końca. O dobra, zjedzmy sobie masło burak sandały. Okej, okay, raz i dwa. I jesteśmy najedzeni. Okej, okay, ludziska. Ja się z wami żegnam. Ja jestem Tritsus. To by było na tyle. Na razie.